Cześć, tu znowu Agata z Centrum Nauki Kopernik. Tydzień temu pokazałam Wam, jak możemy zrobić geodę, wykorzystując do tego skorupkę po jajku. Dzisiaj przyszedł czas, żeby zobaczyć nasze wyniki. Kształy to bardzo uporządkowane struktury. Możemy zauważyć dużą różnicę w wyglądzie kryształów z soli Epsom, a tych z alunu. Różnią się one układami krystalograficznymi. To oznacza, że komórki elementarne, czyli najmniejsze powtarzalne części kryształów, różnią się długością krawędzi ścian oraz posiadają inne kąty między tymi krawędziami. Kryształy alunu należą do układu regularnego. Oznacza to, że wszystkie krawędzie mają tą samą długość, a kąty pomiędzy krawędziami są proste. Takie same kryształy ma na przykład nasza sól kuchenna. Jeżeli chodzi o sól Epsom, to jej kryształy mają układ jednoskośny. Wszystkie trzy krawędzie są innej długości i jest tylko jeden kąt prosty pomiędzy dwoma krawędziami. Podobne kryształy ma boraks. Gotowe geody trzymajmy w suchym miejscu. Dla bezpieczeństwa możemy je też pomalować lakierem bezbarwnym, żeby były trwalsze. Im dłużej będziemy geody trzymać w roztworze, tym większe kryształy nam się utworzą. Możemy sprawdzać co kilka dni, jak nasze kryształy wyglądają i czy faktycznie zmieniają się w czasie. Oprócz tego może się zmienić też proporcje wody do danej substancji, a także spróbować wykrystalizować inne rzeczy, które znajdziecie w kuchni. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach swoimi wynikami. Powodzenia!